Pani marszałek, nieobecny panie ministrze Czarnek. 1 listopada przeczytałam w Librusie, cytuję: serdecznie zapraszam uczniów klasy 4-8 do wzięcia udziału w konkursie wiedzy biblijnej. O konkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej. Tematem przewodnim tej edycji konkursu jest Ewangelia według świętego Mateusza. Drugie ogłoszenie, również 1 listopada, zamieszczone w Librusie. Konkurs Objawienia Matki Bożej w Gierczwałdzie, 145. rocznica. W tym razem organizatorzy również serdecznie zapraszają uczniów klasy 4-8 do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o objawieniach Matki Bożej w Gierczwałdzie. Konkurs organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Kropka. Szanowni Państwo, ja nie wiem, no wolałabym, żeby moja córka uczyła się wiedzy, a nie o objawieniach, i również dzieci w jej klasie. Dziękuję, pani poseł. Mam pytanie, czy Czarnek jest, to jest usankcjonowanie indoktrynacji przez dzieci, dziękuję, przez PiS, pani właśnie poseł. Tak, tą ustawę. Pani...